Witam Państwa serdecznie w Zielniku Hermetycznym. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku, lecz mam nadzieję, że podczas przygotowań do domowych imprez, bo w tym roku chyba tylko takie nam pozostają, znajdziecie Państwo chwilę na wysłuchanie kolejnego odcinka pod tytułem Filozofia ziół według astrologii herbalnej. Nareszcie nadszedł ten czas, kiedy powiem trochę więcej słów na temat uprawie oraz zasadach zbierania ziół według astrologii herbalnej, a myślę, że podzielę to na 2 albo 3 odcinki. Wszyscy codziennie bezproblemowo stwierdzamy wpływ, jaki wywiera słońce, nie tylko na rośliny, ale tylko na nas samych. Bo przecież mamy o wiele lepsze samopoczucie podczas długich letnich dni niż podczas zimowych wieczorów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że równie wysoki wpływ ma na to księżyc. Nie tylko na ludzką psychikę, ale też na różne rozmaite zjawiska w naturze. Na zwierzęta, rośliny, jak i również na metale. Bo na przykład dobrze wiemy, że ostrze brzytwy wystawione na kilka godzin na działanie światła księżyca ją po prostu stępi. Tak samo lunatycy, którzy powstają pod wpływem działania promieni pełni księżycowej. Przypływy i odpływy mórz, parzenie się zwierząt, przyspieszony wzrost roślin. No wiadomo na przykład, że grzyby o wiele lepiej rosną podczas pełni księżyca. No i to są takie fakty dla każdego dostępne, które każdy z nas może sprawdzić. No przyznajmy, że jednak siła, która działa na nas z odległości 380 tysięcy kilometrów, potrafi poruszać takie olbrzymie masy wody, paraliżuje wolę ludzką. No nie jest jakąś drobnostką, nad którą powinniśmy przejść do porządku dziennego. Skoro więc Słońce i Księżyc wywiera na cały nasz glob ma taki wielki wpływ, no nielogicznym byłoby faktem zaprzeczanie, że inne ciała niebieskie również mają wpływ. Takie jak Merkury, Wenus, Mars, to są o wiele bliżej Ziemi niż Słońce. I o wpływie tych planet na psychikę ludzką, na wydarzenia i na materię, na rośliny, mówi już od wieków astrologia. No a teraz ten wpływ został też udowodniony eksperymentalnie poprzez oficjalną naukę. Wykazały to żmudne badania, między innymi niemieckiego uczonego, doktora Wilhelma Maga, profesora Hessa, Kolherstera, pana Kolisko. Podczas swych badań nad lepkością płynów doktor Mag zauważył, że stale w ciągu 3 pewnych określonych dni krople przesączały się przez odpowiedni aparat o wiele wolniej niż zazwyczaj. Te 3 dni odpowiadały pierwszej kwadrze Księżyca, koniunkcji Księżyca i Merkurego, ostatniej kwadrze Księżyca. Studia te prowadził systematycznie w ciągu 4 lat na stacji meteorologicznej w Hohenheim. Podobne doświadczenia czyni również pan Kolisko w Instytucie doktora Steinera w Szwajcarii, uzupełniając je tym jeszcze, że na przykład ziarna pszenicy zanurza w roztworze homeopatycznym, z rozmaitych soli metalicznych. Zauważył, że pod wpływem koniunkcji Księżyca z Wenus ziarna zanurzone w roztworze miedzi kiełkują o wiele szybciej niż inne. Podczas swych badań nad emanacjami kosmicznymi i promieniowaniem Ziemi zaobserwował profesor Kulherster wyraźnie, że podczas przyciągania na nieboskłonie poszczególnych układów gwiazd wykazywał elektroskop coraz to inne wartości ich wpływów, które były tym silniejsze,
im dochodziła do wyższego punktu na Drodze Mlecznej. Te fakty są wyraźnym dowodem na to, że planety i gwiazdy, ich przyciąganie, w cudzysłowie mówiąc, chodzi tutaj bardziej o jakąś energię, ma bezpośredni wpływ na rośliny. I tutaj już stara nauka astrologii zaznacza, że w każdej roślinie jakościowo i ilościowo, dosłownie w każdej sekundzie, wszystko się zmienia. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami dziwnego zjawiska. Stary, wiecznie cytowany Ben Akiba ze swoim powiedzeniem "Nic nowego pod słońcem" znowu triumfuje. Z jednej strony mamy bardzo bujnie rozwijający się ruch okultystyczny, tak ogólnie zwany, jednak często z bardzo hollywoodzkim podejściem. To jest też bardzo duża grupa zapaleńców, którzy nie zważając na starożytne rzekome przesądy, zabobony, szpera z dużym upodobaniem w starych, zakurzonych zielnikach, foliałach, których autorów dawniej palono na stosach, czy też męczono jako czarowników. To jednak trzeba też mieć na uwadze, że oficjalna wiedza mocno i raźno kroczy naprzód. I ten, kto z zainteresowaniem śledzi postępy fizyki, chemii, medycyny najnowszej, ale nie tracąc równocześnie z oczu współczesnego ruchu okultystycznego, może zauważyć bardzo dziwne zjawisko. Otóż, drodzy Państwo, sam nieraz byłem wręcz wyśmiewany, gdy mówiłem, że mistrz Paracelsus często powtarzał takie zdanie: głupcem jest ten, kto szuka uzdrowienia na najcięższe choroby w roślinach, albowiem ta moc tkwi w metalach. Może nie jest to dosłowny cytat, ale sens znacie. I tutaj często byłem wyśmiewany, natomiast całkiem niedawno pojawiły się doniesienia, że naukowcy będą stosować miedź, zastępując ją klasyczną formą chemioterapii, ponieważ badania in vitro na szczurach przyniosły bardzo dobre efekty, teraz przymierzają się już do testów klinicznych. I tak jak Państwo widzicie, jest to stara, zapomniana, hermetyczna wiedza, często wyśmiewana, a teraz często te doniesienia traktuje się jako najnowsze odkrycia naukowe. A tak de facto jest to właśnie odgrzewanie starego kotleta. I tak, współczesna medycyna wykazuje pewną charakterystyczną inklinację do medycyny średniowiecznej, stojącej zupełnie na podłożu nauk okultystycznych, której najwybitniejszym przedstawicielem był wspomniany przeze mnie Paracelsus. Postać Paracelsusa, a właściwie nazywał się Philippus Aureolus Theophratus Bombastus von Hohenheim. Przybliżę jego postać w odcinku omawiającym jego pobyt w Polsce. Związek medycyny z okultyzmem jest bardzo ścisły i wyraźny. Choćby można przypomnieć takie metody jak sugestia, psychoterapia, hipnoza, magnetyzm, pewne podstawowe twierdzenia prastalej astrologii, działania elektrolitów roślinnych, promieniowanie kosmiczne i tym podobne. Jakie prześladowania musiał znosić jeszcze niedawno choćby tylko dr Ochorowicz ze swoją teorią magnetyzmu zwierzęcego, promieniowania organicznego i wpływu na ciało czynników psychicznych. Są to wszystko rzeczy, które jeszcze niedawno wyśmiewano jednym pogardliwym słowem – przesąd. Tymczasem okazuje się,
że to w tych właśnie przesądach tkwią objawy nieznanych jeszcze dotąd tajemniczych sił, że są one wyrazami pewnych ukrytych dla naszego oka zawiłych praw. Oczywiście taka wiedza akademicka nie za bardzo chce się zajmować takimi zagadnieniami. Są one dość niebezpieczne dla dogmatycznego światopoglądu. Jak mi się wydaje, że to właśnie w medycynie okultyzm najszybciej znajdzie swoje potwierdzenie praktyczne. Musimy też zrozumieć, że prawdziwe okultystyczne sposoby leczenia, takie jak magnetyzm, modlitwa, leczenie słowem, przyłożeniem ręki, czy też choćby umiejętność rozmowy z drzewami, są darami niezmiernie rzadkimi w naszej epoce, tak samo jak pełnowartościowe jasnowidzenie. Większość z nas nie osiągnęła jeszcze takiego wysokiego stopnia rozwoju i części z nas w ogóle nie będzie to dane. Niemniej jednak każdy z nas ma dosyć skutecznych sposobów, żeby można było się przysłużyć bliźnim. I tutaj niejednokrotnie możemy o wiele lepiej pomóc najprostszymi środkami, w których zawodzą najbardziej wyszukane medyczne sposoby. Istnieje pewien rodzaj naturalnej magii, posługującej się środkami bardzo nieraz prostymi i prymitywnymi, których skutki jednakże okazują się niemniej bardzo jasno i wyraźnie widoczne. Mówi o tym m.in. Lord Bulwer w swojej bardzo ciekawej powieści Zanoni. Czytamy tam: co jednakże jest najbardziej znamiennym dla bractwa różokrzyżowców, to ich przedziwna znajomość wszelakich środków i sposobów leczniczych. Nie działają oni siłami i sposobami magicznymi, lecz prostymi środkami naturalnymi. Czymże jest podanie o Medei, jeśli nie świadectwem sił spoczywających w kwiatach, liściach i korzonkach? Najmędrsze i najuczeńsze społeczeństwo Misze, tajemnicze bractwo Kut, których praktyki osłonięte nieprzeniknionym płaszczem podań i baśni tak bardzo naszych uczonych zainteresowały, szukało w najpospolitszych ziołach tego, czego mędrcy babilońscy nadaremno szukali w gwiazdach. Oczywiście od takiej botaniki nasza współczesna wiedza odwraca się z uśmiechem pogardliwej wyższości. Zioła dla niej nie mają prawie żadnego znaczenia, gdyż jedynie według niej środki lecznicze tkwiące w roślinie to są tylko związki chemiczne, które umie nasza wiedza już sztucznie produkować w laboratoriach. Zapomniano tylko o jednym. Czy rzeczywiście owymi skutecznymi środkami są tylko związki chemiczne, które zresztą tylko starają się naśladować to, co jest naturalnego w roślinach? Czy nie wchodzą tu może w grę inne, nieznane nam jeszcze czynniki? Może nawet stokroć skuteczniejsze i bardziej doniosłe? Zapomniano, że roślina jest istotą żywą, posiadającą duszę, a różne proszki i pigułki to tylko materia sztucznie otrzymana w laboratoriach. A przecież najprostsze objawy życia są dla nas ciągle tak wielkim sekretem i tajemnicą. Wiele dowodów życia współczesna chemia, fizyka, biologia nadal nie potrafi wyjaśnić. Wiesz, to jeszcze takich tajemnic, o których nawet nam się jeszcze nie śniło, może tutaj tkwić
tak niepozornej roślince. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się o tym przekonać. W drugim odcinku z tej serii przybliżę Wam konkretne zasady zbierania ziół według zasady astrologii herbalnej. Omówimy sobie fazy księżyca oraz wpływ znaków zodiaku na rośliny. Dziękuję za uwagę. Sława.